Witam wszystkich słuchaczy. Dzisiaj nagram coś, co wygenerował mi ChatGPT, czyli jak krok po kroku zacząć od zera i osiągnąć gwiazdorską pozycję w świecie podcastów na YouTubie. Tu chciałem zaznaczyć, że pomysł jest mój, ale ChatGPT mi pomoże to wszystko uformować i napisać zgodnie z polskim, z polskim standardem jakości tekstu. Bo wiadomo człowiek jest omylny, a ten czat jednak jest ode mnie lepszy. Punkt pierwszy zdefiniuj temat. Wybierz temat, który Cię pasjonuje i który jest atrakcyjny dla potencjalnej publiczności. To może być cokolwiek o Twoich zainteresowań po konkretne branży czy dziedziny. Tak napisał chat GTP, a moje pytanie jest do tego, czy faktycznie musi być jakiś temat, czy tematy mogą być różne. Daj znać w komentarzach, co o tym myślisz. Punkt drugi: Zainwestuj w sprzęt i oprogramowanie. Chat pisze: Zakup dobrego mikrofonu, słuchawek i ewentualnie kamery, jeśli planujesz wideo podcasty. Odpowiednie oprogramowanie do edycji dźwięku i wideo również się przyda. No i tu moje pytanie: do czego te słuchawki? Czy to do odsłuchu? No przecież można na głośnikach, chyba, prawda? I dlaczego tutaj piszę wideopodcast? Czy wideo podcastem nie jest po prostu wideo na YouTube? No, nie wiem, daj znać, ja o co tu chodzi, bo myślałem, że podcasty to jest po prostu audio, które jest gdzieś na jakiejś platformie, i to jest właśnie podcast, który się odbywa cyklicznie, czy z jakichś odstępach czasu, nie, może nieregularnie, ale no, ciekawe. Punkt trzeci. Przygotuj materiały i pomysł na odcinki. Opracuj plan odcinków, zbierz materiały przed nagraniem. Spójrz na trendy w branży i pomyśl i przemyśl, jak może się w nie wpleść. No to był punkt trzeci czatu GPT, który właśnie on całkiem ciekawie może pomagać pisać tekst jedno po drugim. I można sobie tutaj czytać, jak ja to teraz robię od razu z, z tej strony czatu. I no, punkt czwarty. Nagrywaj i testuj. Zacznij nagrywać odcinki. Eksperymentuj z, z długością, formatem i stylem prowadzenia. Testuj różne elementy, aby znaleźć swój unikalny styl. No i tutaj moje słowo jest. Punkt pierwszy jest definiuj temat, a w czwartym jednak on pisze, żeby testować różne rzeczy, o czym mówiłem przy, przy punkcie pierwszym. Punkt piąty stwórz profesjonalną. Okładkę i opisy. Przygotuj profesjonalną grafikę, okładki oraz zredaguj atrakcyjne opisy odcinków. To jest, to jest pierwsze, co widzowie zobaczą, więc ważne jest, aby było przyciągające. No tak, tutaj jest bardzo ważne. Moja okładka, czyli ten to zdjęcie mnie z tym tekstem, to nie jest jakiejś polotnej em, jakości, ale myślę, że wystarczy, bo jako podcast to jest bardziej audio niż. Tekst. Oczywiście można było to dopracować, zrobić to ładniejsze, no ale czy to naprawdę takie ważne? Punkt szósty. Publikuj regularnie. Niezależnie od tego, czy publikujesz co tydzień, czy co miesiąc, ważne jest, aby utrzymać regularność. To buduje lojalność i oczekiwanie u słuchaczy. Na no, moje stanie jest takie, że nieistotne faktycznie ile tego się publikuje. Ważne, żeby ten kontent był długi i było go dużo, bo będzie na różne tematy. A jak jest długi, no to później widać, czym się ludzie zainteresowali, czy wysłuchali cały podcast, czy w którymś momencie go przerwali i gdzieś sobie poszli. Punkt siódmy: promuj na platformach społecznościowych. Wykorzystaj media społecznościowe do promocji swoich odcinków. Udostępnij fragmenty, twórz teasery, buduj sp społeczność wokół swojego kanału. No, i moje hasło tutaj takie, że jeśli chcesz promować na platformach społecznościowych, to raczej do osób, które już znasz lub które Ciebie znają. A tutaj chyba chodzi o poznawanie nowych ludzi i przedstawianie ich swojego podcastu, no bo to chyba o to chodzi, żeby było coraz więcej tych słuchaczy, niż spamowanie swoich kont, swoim kontentem, gdzie niekoniecznie każdy musi być zainteresowany tym, co. Co robisz? Bo z mojego kanału na przykład na YouTube widzę, że bardzo dużo osób przychodzi i ogląda konkretny filmik, a nie tak, że ogląda wszystkie po kolei. No może ktoś z Was tam jest, kto tak zrobił? Dajcie znać. Punkt ósmy: interakcja ze słuchaczami. Opowiadaj, odpowiadaj na komentarze, pytania, bądź aktywny na platformie, buduj społeczność, w której ludzie czują się zaangażowani. No tak, no i moje hasło to takie, no faktycznie to jest chyba racja. Punkt dziewiąty, rozwijaj umiejętności i eksperymentuj. Staraj się na stałe poprawić jakość swoich odcinków, eksperymentuj z formatem, dźwiękiem, gośćmi, aby otrzymać świeżość i treść. No, i mój, mój, moje przemyślenie jest takie, że faktycznie trzeba się szkolić, trzeba sobie robić coraz lepsze te podcasty, czy cokolwiek się robi w życiu, żeby być bardziej profesjonalnym, prawda? Podpunkt 10. Monitoruj statystyki i działania. Analizuj statystyki, dowiedz się co działa, a co nie. Dostosuj swoje podejś podejście zgodnie z reakcjami widzów. No i moje hasło jest takie, że faktycznie. Trzeba monitorować, no ale znowu to się dodaje do, te, do poprzednich podpunktów, gdzie trzeba testować, co działa, co nie, i w ten sposób eliminować takie podcasty zombie, które są, ale nic nie robią, prawda? Punkt jedenasty. Nigdy nie przestawa się uczyć. Branża podcastingu się zmienia, nigdy nie przestawa się rozwijać, czytać o nowościach, uczyć o innych podcasterów. No, i tu raczej chodzi ogólnie o research, o takie właśnie dowiedzenie się, gdzie co i jak w trawie piszcie. No tak, racja. Punkt dwunasty i ostatni persystencja i pasja. Kluczowe to jednak pozostawienie z pasją i wytrwałość. Sukces nie przychodzi natychmiast, ale z czasem, ciężką pracą i wiernością swoim wartościom. No i na koniec dodam, że no, czat tutaj wygenerował nam jakiś tekst, no ale pytanie polega na tym, moje oczywiście, może wasze też, ile w tym jest prawdy, czy on po prostu musiał coś wygenerować, czy faktycznie robiąc te wszystkie punkty i przede wszystkim trzymając się ostatniego punktu, żeby być nieułomnym i cały czas to robić, może w końcu gdzieś kiedyś coś zatrybi. Hmm? Dajcie znać. Dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam. Cześć.